Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy tuż przed konferencją Fame MMA 10. Jest ze mną Alan Kwieciński. Cześć, witam cię serdecznie. No, cześć, Moniu. Widziałeś te zadymy? Co się tutaj widziałem. Było? Dymy do rana. Mhm. I tak do końca. A możesz coś powiedzieć o tym? To już akurat byłem świadkiem, jak starszy Murański przychodził, najpierw kopnął jednego, potem przychodził, chciał jeszcze kopnąć tańcule. No się wkurzyli chłopaki, no nie dziwię się, tak? Mhm. A chciałeś reagować? Ale to nie moja sprawa jest, oni kurde niech się sobie nie sobą to rozwiązują, jak on mi się czegoś uczepi, no to wiadomo, że też zareaguje, tak? Mhm. A coś tam już tam, myślałem, że coś tam pisał już, nie? Ale wiesz, no to jest ich sprawa, tak? Ja to mam w dupie, podobno tam głośna afera zaraz wyjdzie. Czekamy na razie i zobaczymy, co się wydarzy. Co się będzie działo? Tak. Alan, ja słyszałam, że jestem na after zaproszona. Tak, oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej jesteś zaproszona. Czyli dobrze. Jak razem byłaś zaproszona. Okej, okay, bo właśnie słyszałam, że... Ostatnio, jak się widzieli, udzielają wywiadu, to byłaś przeze mnie zaproszona. Mhm. Wcześniej nie mogłem, miałem kobiety oczywiście. A wcześniej byłam zaproszona przez moich kolegów. Teraz jesteś wolny, rozumiem. Tak, teraz jestem wolny. Niestety. Ale dlaczego, powiedz, co się wydarzyło? Długo było opowiadać, wiesz? Po prostu koniec? Tak, taki kolej rzeczy nastąpił. A na horyzoncie nie ma tam nikogo ciekawego? Na razie skupiam się na walkach. Mocny rok. Do końca roku mam jeszcze parę walk zaplanowanych, tak więc chcę się skupić na tym i chcę sobie tym zapełnić głowę, a nie jakimiś problemami jak zwykle. Romansami. A nie romansami. Które mogą i tak, kurczę, mogą nie wyjść, bo jala wszędzie latam, a niektóre, większość dziewczyn nie to, że nie docenia, tylko nie wytrzymuje tego napięcia. Że mnie ciągle nie ma, prawda? Tu wyjazdy, tu teraz zaraz się zaczyna sezon, jeżeli chodzi o DJ-kę, tak samo gram po klubach, więc gdzieś cały czas gdzieś jestem, nie? Powiedz mi, jeżeli chodzi o walki, może Fame zostawmy na koniec, co się szykuje do końca roku? Za 19 czerwca bije się znowu, potem... Gdzie? 10 runda. 10 runda to jest w Białogardzie. Potem planowo po wakacjach dopiero, tak więc wakacje wolne, w miarę wolne, bo wiadomo, trzeba się też przygotowywać. Okres restanowania jakiś tam zrobię sobie, ale to mówię nie za głęboko. I wracam zaraz na salę z powrotem, nie? Ja lubię trenować, kocham to robić i fajnie mi to robić i cieszę się, że to robię i kocham to robić i będę tak w kółko powtarzał. Powiedz mi w takim razie, jak się dowiedziałeś, że wchodzisz za gamu i będziesz walczyć z Pająkiem. I jak zareagowałeś? No, cieszyłem się, więc nawet wstawiłem TikToka, co rzadko robię. Wstawiłem TikToka i coś tam żeśmy nagrali. No cieszyłem się, fajna walka. Nie spodziewałem się, że przygotowałem się pod innego zawodnika, ale co? No byłem w gazie, jak to się mówi, więc troszkę zmieniłem swój trening, ale może nie tak do końca, ale troszkę zmieniłem, prawda? Więc zapierdzielam, o tak w każdym razie, musiałem zapierdzielać. I od razu zdecydowałeś, że tak, że chcę, biorę? Tak, czy chciałeś jeszcze przemyśleć chwilę? Nie ma co tu myśleć, no co jest walka, to się obierze, tak? Gdybym gdzieś tam był w okresie roztrenowania i gdzieś bym imprezował, no to wiadomo, bym jej nie wziął, nie? A że byłem, jak to się mówi, w treningu, no to ją wziąłem. Masz trochę stres? Stresujesz się przed walką, czy nie? Nie, co ma być, to będzie. To jest walka. Tym bardziej, że teraz się bijemy w MMA, a MMA jest różne, nieprzewidywalne. K1, w K1 się dobrze czułem, a tutaj widzisz, no trzeba trochę inaczej to zmienić. Dobra, kończę, bo muszę lecieć. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję panu. Adam! No dobrze, no to jeżeli Adama jeszcze nie ma, no to w takim razie może ja porozmawiam o tym, że widzę, że co niektórzy zawodnicy bardzo się stresują, mimo że nie okazują tego, ale gdzieś tam w oku można zauważyć taką lekką niepewność i mam nadzieję, że to minie, bo jednak jak zauważyłam, że ta niepewność wkracza, no to rzeczywiście często te walki są przegrane. No właśnie, i mam nadzieję, że ta niepewność zniknie, bo jednak pewność siebie zawodników jest bardzo ważna. No i ja czekam cały czas na Adama, aż wyłączy mi kamerę, ale skoro kamera cały czas jest włączona, to możemy porozmawiać. Cieszę się bardzo właśnie, że jestem na konferencji i za chwileczkę będę rozmawiać jeszcze z więcej osób przyjdzie do mnie na wywiady. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo.